Cześć kochani, od kilku lat mój Grzesiek mówi, że jak tylko spadnie śnieg porządny, to zabiera dziewczynę na kulik. I ja powiem wam szczerze, że troszeczkę mnie ten temat przerażał, bo zawsze kulik kojarzył mi się z czymś niebezpiecznym, z czymś, co raczej nie do końca jest dobre dla małych dzieci. Raczej to jest takie szaleństwo dla nastolatków albo nawet dla dorosłych. Jeszcze się też naczytałam, że to podobno można mandat dostać. A tak, gdyby ktoś nie wiedział, to Grzesiek to jest tatuś moich córeczek. Taka dygresja. To ostatnio Grzesiek wspominał o Szumilesie w filmie odnośnie śniegu i odnośnie tego, że lubi zimę. Jak to on by chciał zrobić kulik, jak ma patent na to, jak taki kulik zrobić. Ale ja dalej byłam bardzo sceptyczna temu pomysłowi. Ale pomyślałam sobie, powiem tak, że Grzesiek to jest osoba, która jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci, to tutaj powinien dostać medal dla najlepszego taty. Bo co jak co, ale czy foteliki, czy myślenie w ogóle o samochodzie, o tym, żeby na przykład do okien zamontować takie specjalne klamki, o których wam tutaj, o zabezpieczeniach gdzieś też filmik wam gdzieś, nie wiem gdzie to się, chyba pojawi się tu. Będę celować, dobra? To będę celować, że tu tym razem. Dobra, bo te dwie, znowu będzie 3 godziny gadania. Wracając, co ja mówiłam? A, Grzesiek to naprawdę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to powinien dostać złoty medal. Dlatego też pomyślałam sobie, że no co jak co, ale no jeśli o to tak dba, to też pomyślam o tym, żeby ta atrakcja była bezpieczna. No i faktycznie, zaraz zobaczycie, jak to wyglądało. Dziś chyba jest najmroźniejszy dzień tej zimy. Minus 12 stopni, a w nocy chyba było minus 17. Zmieniłyśmy trochę czapki na cieplejsze. I będziemy dzisiaj co robić, Liluś? Kulik. Jaśminka jak zwykle śpi. Najlepsze. O, a tata tutaj przygotowuje. Dobra, jeszcze wam powiem, że jak się uda, to może dzisiaj jeszcze będziemy chodzić z pochodniami. Co? Tak. Cieplej? Jesteśmy. Nie jest wygodnie? Tak, no, tak troszeczkę w pionie się siedzi delikatnie, no ale. Ale nie jest źle. No, widownia ma miejsce. Dobra. Jadą. Zobacz za szybko, bo ja tak wierzę. No. Jest bardzo. Już jest szybko. Tak. Tak. No to mówiłam, że między 5. Słuchajcie, jedziemy między maksymalnie 5 a 10 na godzinę. Nowy sport, bieganie za sankami. Nie tylko my jedziemy, tak? Dziewczyny! I jak było? Fajnie! No i kończymy zabawę. Ten
bo mieliśmy niesamowite. Zobaczymy, czy jeszcze pójdziemy z pochodniami, bo jest naprawdę bardzo zimno i nie wiem, czy jesteśmy w stanie to przeżyć, czy dziewczyny nie zamarzną nam tutaj. Jakby co, to ja się z wami żegnam. Próbujemy odpalić te pochodnie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przynajmniej dziewczyny będą mieć chociaż na chwilę atrakcję, że się pali. Na razie się ogrzewają w przyczepie. Wszystkie już zamarzły, piją herbatkę i nawet taką gorącą herbatę trzymają w rękach. Co tu się dzieje? Jaźminka, co tu się dzieje? Co ty masz? Masz pochodnie? One są strasznie, jak w nocy już to pewnie mało oświetliły drogę, ale są bezpieczniejsze niż te, no niż te, co z tych szmatki. No i fajne, że to jest takie wielorazowe, nie? I to różuczki. Najlepsza jest róża. Ale najbezpieczniej niesie, z daleka. To się kawał przyszliśmy, właśnie wracamy, bo się okazało, że jest za zimno. Fajnie jest? Fajnie.